Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu oczekiwania na Minecon, który odbędzie się już 3 października. Ostatnio omawialiśmy sobie wasze pomysły na aktualizację Endu, natomiast dzisiaj omówimy sobie aktualizację podziemi bądź jaskiń. Na samym wstępie bym was poprosił o zostawienie łapki w górę, ponieważ one niesamowicie pomagają promować te filmy, dzięki czemu kanał będzie się rozwijał. Oczywiście w komentarzach piszcie swoje pomysły na to, co powinno pojawić się w kolejnej aktualizacji Minecrafta, a na kolejny odcinek tematyką będzie aktualizacja natury. Piszcie jak najbardziej szczegółowo się da, opisujcie swoje pomysły, a te najciekawsze poproszę, abyście je łapkowali w górę, dzięki czemu szybciej je dojrzę i jest większa szansa, że ten pomysł pojawi się w kolejnym odcinku. Tak więc, żeby dłużej nie przedłużać, życzę wam wszystkim miłego oglądania. Zacznijmy od dość ciekawego pomysłu, który kiedyś przeczytałem od jednego z moich widzów i nie pamiętam, czy to było na czacie na live, czy też w komentarzu pod filmem, aczkolwiek dotyczyło to właśnie aktualizacji podziemi. Widz wspomniał o tym, że świetnie byłoby, gdyby pojawiały się w podziemnych jeziorkach świecące squidy, czyli mob, który pojawił się w grze Minecraft Earth. Jako że jest to mob świecący, pomyślałem, że świetnie byłoby, gdyby posiadał własny drop, dzięki czemu moglibyśmy stworzyć odpowiedni rodzaj latarni, która byłaby dynamicznym światłem, czyli trzymając ją w ręce, odpowiedni obszar dookoła nas byłby oświetlany. Oczywiście, aby to zbalansować, trzeba byłoby tutaj wprowadzić pewnego rodzaju ograniczenia. Przykładowo, albo ten mob musiałby się naprawdę bardzo rzadko pojawiać, albo jego drop musiałby być niesamowicie rzadki. Ewentualnie latarnia by się co jakiś czas wyczerpywała i musielibyśmy ją w craftingu uzupełniać tym, co dropiłby świecący squid. Przejdźmy teraz do pomysłów z komentarzy. Bar888 napisał naprawdę długi komentarz, który podzieliłem na kilka części. Zatem zacznijmy. Nowe typy jaskiń. Do Minecrafta można byłoby dodać nowe typy jaskiń. Różniłyby się głównie wyglądem, ale też innymi rzeczami. Przykładowe rodzaje. Lodowa jaskinia. Ściany byłyby zrobione z lodu, a z sufitu by zwisały sople lodu. Bagienna jaskinia. W niej spawnowałyby się szlamy, a ściany byłyby pokryte śluzem. Podwodna jaskinia wyglądałaby tak jak obecne jaskinie, które powstają pod oceanem, lecz w niej mogłyby spawnować się żabnice, które atakowałyby graczy. Kryształowa jaskinia. Byłaby to jaskinia zbudowana z kryształów. Wyglądałaby podobnie jak kryształowa jaskinia w Nike'a. Pomysły na nowe jaskinie są proste, ale bardzo ciekawe. Wprowadzenie jaskiń zależnych od biomu z pewnością uatrakcyjniłoby wspomniane biomy i częściej byśmy szukali indywidualnych, zwłaszcza jakby na danym biomie występowały ciekawe rzeczy. Przykładowo, w bagiennych jaskiniach byłaby niewielka szansa na znalezienie spawnera slime'ów. Rudy. Aktualizacja podziemi nie mogłaby się obyć bez nowych rud. Przykłady. Sól. Występowałaby jedynie na biomach górskich i wodnych. Po rozwaleniu otrzymywalibyśmy po kilka kawałków soli. Sól można byłoby dodawać do jedzenia, które posolone dawałoby więcej punktów głodu. Można byłoby też łączyć z butelką wody. Po wypiciu takiej butelki odbierałby nam jeden punkt głodu. Dodatkowo z soli można byłoby stworzyć blok soli, który w kontakcie z wodą by się rozpuszczał. Solą można by też karmić zwierzęta. Miedź. Występowałaby nieco częściej niż żelazo. Po zniszczeniu wypadałaby z niej ruda. Trzeba byłoby ją przetopić, by otrzymać sztabkę. Z niej można byłoby tworzyć narzędzia, które byłyby lepsze od kamiennych, lecz gorsze od żelaznych. Z miedzi można byłoby też tworzyć kable, które działyby tak samo jak redstone, lecz jeżeli by woda na taki kabel spadła, to by go nie zmyła. Srebro. Byłoby podobne do złota, lecz częściej by występowało. Tak samo jak złoto po wydobyciu trzeba byłoby je przetopić. Sztabkę srebra można byłoby połączyć z mieczem w stole kowalskim. Takowy miecz zadawałby większe obrażenia mobom agresywnym. Siarka pojawiałaby się poniżej 40 kratki. Po rozwaleniu otrzymywalibyśmy kilka kawałków siarki. Z niej można byłoby zrobić blok. Blok siarki odstraszałby wszystkie moby z wyjątkiem creeperów, który by przyciągał. Saletra, podobna do siarki, służyłaby do tworzenia nawozu, którego można by potem dać na ziemię uprawną, by uprawy szybciej na niej rosły. Dodatkowo po połączeniu jej z siarką i węglem otrzymywalibyśmy proch. Muszę przyznać, że pomysły na rudy są w większości ciekawe, może z wyjątkiem srebra. Nie wiem, czy taka mechanika pasowałaby do gry, ale siarka, saletra, miedź czy sól są wprost idealne. Moby.
W nowych jaskiniach mogłyby pojawiać się nowe potwory, gdyż obecnie z wyłączeniem pająków jaskiniowych i rybików cukrowych nie istnieją specjalne moby dla jaskiń. Przykłady. Żabnica, wyżej wspomniana, miałaby przed sobą małą lampkę. Po jej zabiciu właśnie jej lampka by z niej wylatywała. Tę lampkę można byłoby połączyć z hełmem, przez to powstawałby hełm, który by świecił. Lub postawić byśmy mogli na dnie morza, by do niej przypływały ryby. Skarbnik. Mały skrzat, który zamieszkiwałby jaskinie. Występowałby tylko w najgłębszych jaskiniach. Można byłoby z nim handlować, coś podobnie jak z piglinami. Handlowałoby się z nim za pomocą srebra. Jak się wykopie przy nim jakąś rudę, to on zacznie nas atakować. Cień. Występowałby tylko w bardzo ciemnych jaskiniach. Byłby agresywny dla gracza, bałby się światła. Niedźwiedź. Zamieszkiwałby gawry, lecz można byłoby go też znaleźć w lesie. Byłaby to niezimowa wersja niedźwiedzia polarnego. Jeśli chodzi o pomysły na moby, są też naprawdę niezłe, chociaż moim zdaniem taki skarbnik niezbyt by pasował. Za to pomysł na moba jako cień po prostu fenomenalny. Oraz inne. Rtęć byłaby nowym rodzajem cieczy. Znaleźć ją można byłoby tylko w jeziorkach rtęciowych, które powstawałyby pod ziemią. Jeżeli gracz znajdowałby się nad rtęcią w pobliżu dwóch kratek, to by otrzymywał obrażenia. Rtęć by się rozlewała tylko na jedną kratkę. W kontakcie z wodą by szła na dół. Stalagmity, stalagnaty i stalaktyty. Urozmaicenie jaskiń. Geoda. Byłoby 25% szansy, że mogłaby wylecieć podczas kopania kamienia. Byłaby dekoracją, którą można by było albo rozłupać i postawić w domu jako artefakt, albo sprzedać u skarbnika za coś bardzo cennego. Dodatkowo istniałoby 0,5% szansy, że zamiast zwykłej geody wyleciałaby geoda ametystowa. Wapień. Nowy rodzaj skały. Podziemne rzeki. W nich mogłyby pojawiać się nowy rodzaj ryb. Oraz odwrócony las. Byłby to podziemny las, lecz drzewa by rosły do góry nogami. W mojej opinii w większości te pomysły są dosyć abstrakcyjne, jeżeli chodzi o Minecrafta i nie wiem, czy takie coś by pasowało. Tak jak oczywiście stalagmity czy wapień jak najbardziej, tak odwrócony las czy też artefakty już chyba niekoniecznie. Niemniej pomysły ogólnie są genialne, za co niesamowicie dziękuję. Pomysł od Tajgi. Co do Cave Update mam pomysł na nową rudę. Rudę platyny. Pojawiałaby się na biomach górzystych lasów, tajgach oraz zwykłych górach. Szansa na pojawienie się na czanku byłaby 0,5%. Na polanie za to szansa miałaby już tylko 1,4%. Platyna pojawiałaby się od poziomu 20 do 10 i rudy składałyby się z max 4 bloków. Z rudy platyny byłoby 25% szans, że wylecą dwie sztuki. Ze szczęściem 1 byłoby to już 70%, ze szczęściem 2 80% na 2 i 20% na 3 sztuki, a ze szczęściem 3 50% na 2 i 50% na 3 sztuki. Platyna byłaby bardzo rzadką rzeczą, ale miałaby niezwykłą właściwość. Nie można byłoby z niej zrobić narzędzi ani zbroi. Jednak przy pomocy stołu kowala po dodaniu jednej sztabki platyny do narzędzi lub zbroi można by było wybrać, co chcemy ulepszyć o dodatkowy poziom. Do wyboru byłyby enchanty, poziom ataku, poziom ochrony, szybkość ataku oraz odnowienie użyć. Największą wadą byłoby to, że można rudy użyć tylko 3 razy na jednym narzędziu i w zależności od tego, co ulepszymy i który raz, trzeba by było mieć odpowiedni poziom expa. Rudę można byłoby wydobyć tylko diaksowym i nederytowym kilofem. Pomysł jest naprawdę dobry, aczkolwiek lekko chyba niedopracowany, ponieważ początkowo mówi się, że możemy wydobyć to kilofem i mamy procent na wydropienie przy pomocy enchantu szczęścia, a niżej wspominane jest, że blok rudy trzeba przepalić, dlatego też tego już nie czytałem. Aczkolwiek takie perki dodawane narzędziom czy też zbroją naprawdę mi osobiście się podobają i chciałbym, żeby coś takiego w Minecraft się pojawiło. Damian. Podziemne biomy jako niewielkie komnaty lub grupy komnat połączone tunelami, które byłyby bardziej realistyczne. Stalaktyty, stalagmity. Nowym pomysłem na taki biom mogą być biomy z radioaktywnymi rudami, chociażby uranu, który w nowym typie pieca dawałby znacznie więcej energii niż aktualne paliwa. Byłby również ciężki do zdobycia, zarówno jako materiał, jak i zbliżanie się do takiej rudy bez odpowiedniego sprzętu, chociażby ze specjalnym enchantem, byłoby niebezpieczne. Również biom, w którym znajdowałyby się głównie kości i węgiel, ale i kolejne nowe paliwo.
ropa. Diamenty mogłyby znajdować się w biomie, który generowałby się tylko przy Bedrocku, jak teraz, i również byłoby tam dużo węgla i źródeł lawy. Świetnym pomysłem byłoby również wprowadzenie spadku tlenu lub szybszego spadku głodu zależnie od wysokości, na przykład poniżej 20 i powyżej 200 kratki. Przy okazji można by było pokusić się o drobny dungeon update jako podziemne struktury typu nowe opuszczone kopalnie, dziury odwiertowe, ulepszone podziemne jeziorka jako zbiorowiska nowego bloku typu liany, grzyb, porosty. Chodzi mi o nieregularny rozrost na ścianach. Do tego, aby eksploracja jaskini nie była taka przyjemna i prosta, można dodać słabszy rodzaj kamienia, którego jeżeli byłoby dużo, mógłby po rozkopaniu zawalić się. Również, co oczywiste, sam wygląd jaskiń powinien być udoskonalony w przeciwieństwie do aktualnego, który jest dosyć prosty. Nowe kopalnie można by było urozmaicić o moba ducha górnika, który byłby mobem nieszkodliwym, ale moglibyśmy dostać przez niego efekt Neusa, szybszy spadek głodu oraz półmrok. Owy mob pojawiałby się w sąsiednich tunelach i wydałaby z siebie różne dźwięki kopania, wagoników, otwierania skrzyń, stawienie pochodni itd. A jego spotkanie wywoływałoby wyżej wymienione efekty. Jeszcze innym typem rudy, który mógłby zostać dodany, byłby nowy przedmiot związany z redstone, który mógłby przewodzić na przykład energię bezprzewodowo, ale byłby możliwy do wydobycia tylko za pomocą kilofa z zaklęciem Silk Touch, inaczej przy próbie wydobycia pękałby. Wprowadzenie nowych rodzajów roślinności, jak wyżej wspomniane porosty, które byłyby typowe dla jaskiń i rosłyby w warunkach ciemności, jak aktualne grzyby, również byłoby ciekawym rozwiązaniem. Tutaj Damian popisał się naprawdę niesamowitą kreatywnością i zaproponował ogrom ciekawych rzeczy. Pomysł na spadek tlenu poniżej 20 i powyżej 200 kratki? Świetny. Nowe paliwa do pieca? Genialne. Już nie wspominając o porostach. A mob, który wydawałby dźwięki innych graczy, czyli kopanie kamienia czy też otwieranie skrzynek, wprowadziłoby niesamowity klimat do podziemi. Zatem moi drodzy, na dziś to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Propozycji nie zawarłem w odcinku zbyt wiele, ponieważ byłby on zbyt długi, aczkolwiek mam nadzieję, że te, które się pojawiły, naprawdę Wam się spodobały. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie i nie zapomnijcie pisać pomysłów na aktualizację natury, ponieważ to właśnie tej aktualizacji będzie dotyczył kolejny odcinek, który pojawi się już wkrótce. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie, pamiętajcie o pozytywnym ocenieniu tego materiału. Im będzie więcej łapek w górę, tym szybciej wrzucę Wam materiał. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Cześć!